Przechodzimy z Polskim Ładem do samorządów podlaskich, żeby dać nadzieję na lepszą przyszłość dla wszystkich mieszkańców miast i wsi, mówił na spotkaniu z samorządowcami w Kolnie premier Mateusz Morawiecki, podczas którego przedstawił założenia nowego programu rozwoju kraju. Był to pierwszy punkt wizyty, jaką szef rządu rozpoczął w regionie. Samorządowców do Kolna na spotkanie z premierem zaprosili marszałek Artur Kosicki i Andrzej Duda, burmistrz tego miasta. Myślę, że mamy się czym pochwalić, że gospodarujemy tymi środkami dobrze, że rozwój naszego miasta jest widoczny, nie marnujemy tych środków. To też na pewno miało wpływ na wybór miasta, bo miasto przecież nie jest jakimś wielką aglomeracją, powiat nie należy do największych. Także bardzo się cieszę, że taki padł wybór. Myślę, że było udane, że pan premier przekazał nam sporo informacji na temat nowych środków, które mają trafić do samorządów. Tak jak zaznaczył, bez względu na to, czy gminy są bogate, czy nie, prawdopodobnie po jednym wniosku każda gmina otrzyma jakby bez względu na jej stan zasobności, na dochody, na wskaźnik G, czyli zasobności gminy. To jest pocieszające. Następne wnioski będą rozpatrywane według konkursu, tak, i tutaj trzeba będzie napisać dobre wnioski. Pan premier zaznaczył, że będą się liczyły też cele, czyli mówił o tym, że na pewno priorytet będą miały wnioski prorozwojowe, takie, które wzbogacają nasz region o drogi, o inwestycje typu potrzeb dla samorządów, dla przedsiębiorców. Mówił o remontach szkół, mówił o tym, żeby przygotowywać wnioski, które będą po prostu rozwijały region, które będą wpływały na to, iż regiony nasze będą bardziej zamożne, i myślę, że to jest dobry kierunek, to jest kierunek, na który wszyscy samorządowcy w Polsce oczekują, zresztą widać było, osób było bardzo dużo, samorządowców z całego regionu było ponad 250 miejsc było i tyle osób było. Oczywiście większość samorządowców była szczepiona, ale i tak wszyscy byli dwukrotnie, ale i tak wszyscy byli w maseczkach. Reżim bezpieczeństwa został zachowany. Myślę, że zarówno samorządowcy, jak i pan premier, parlamentarzyści, którzy byli, byli zadowoleni z tego spotkania. Była możliwość zadawania pytań. Pytania były, jak państwo zapewne słyszeliście, różne, ale pan premier odpowiadał bardzo rzeczowo i konkretnie. I cieszę się, że nas odwiedził, cieszę się, że właśnie to Kolno, niewielkie miasto powiatowe, było pierwszym miastem na Podlasiu podczas gospodarskiej wizyty premiera Polski, pana Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki, przemawiając do samorządowców, podkreślał, że państwo polskie jest w stanie zbudować program finansowy pod realizację tysięcy projektów w całej Polsce i jednocześnie prowadzić szczodrą politykę społeczną. Rząd oferuje samorządom dużo środków na inwestycje i jednocześnie kontynuuje stabilną politykę finansów publicznych. Jak zaznacza wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, Polski Ład wymaga działań, wysoko stawia poprzeczkę przed samorządami, ale region podoła tym wyzwaniom. To ogromna nadzieja dla wszystkich Polaków, ale też nadzieja na przezwyciężenie tego, można powiedzieć, takiego przystoju gospodarczego z tytułu koronawirusa. I teraz to jest skierowane, żeby nadrabiać te, zwiększać prędkość, dynamizować działania gospodarcze. Działania gospodarcze, które pozwolą bardziej przyspieszać to, co jest naczelnym i fundamentem ładu, to, żeby Polakom żyło się lepiej, bezpieczniej, bardziej finansowo, żeby rodzina została wzmocniona, działania gospodarcze, przedsiębiorcy. I tu mówimy o wszystkich kosztach związanych z przedsiębiorcami, czyli te wszystkie refundacje poniesionych kosztów na utrzymanie miejsc pracy, tak jak premier powiedział, ponad milion uratowanych miejsc pracy w kraju. W naszym województwie to jest 18 tysięcy uratowanych miejsc pracy. To olbrzymi wysiłek województwa, 65 milionów złotych w pierwszej turze, kolejne 70 w drugiej turze. My jako województwo również wspieraliśmy przedsiębiorców, ale też z nadzieją pozostajemy na to, że dużo pieniędzy wpłynie dla województwa, dla gmin, dla powiatów, ale też dla każdego mieszkańca. Ogromne możliwości, duże pieniądze
chcemy być przygotowani, mamy projekty, mamy ludzi, którzy potrafią aplikować te wnioski, dobrze zrobić. I to, co jeszcze raz powtórzę, premier powiedział, to musi być prorozwojowy czynnik, który się składa, że z jednej złotówki, który rząd będzie dofinansowywał te działania, te projekty, te granty, żeby powstała ta druga złotówka, trzecia złotówka wydane przez samorządy, przez mieszkańców, tak żeby przyspieszać, żeby nadrabiać, żeby PKB Polski wzrosła. To, co jest bardzo według mnie istotne, 7% PKB przeznaczamy na ochronę zdrowia. To jest bardzo dużo i w tym momencie przyspieszamy, będziemy w czołówce krajów unijnych, także mam nadzieję i pozostaję w nadziei, że będzie dużo lepiej jak było. Chcemy tego rozwoju, chcemy przyspieszenia, dynamizowania poczynań gospodarczych i wszyscy tutaj samorządowcy z nadzieją pozostają, że samorządom będzie się działało lepiej. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z całego województwa, a także m.in. senator Marek Komorowski, Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki, Piotr Miller, rzecznik rządu, posłowie Kazimierz Gwiazdowski, Lech Kołakowski, Jarosław Zieliński, senator Mariusz Gromko i wojewoda Bohdan Paszkowski. Byli na nim obecni również radni województwa Elżbieta Mieczkowska, Paweł Wnukowski, Piotr Modzelewski oraz Wiesława Burnos, członek zarządu województwa. Premier Mateusz Morawiecki nie po raz pierwszy był w województwie podlaskim, nie po raz ostatni, był też wcześniej w Kolnie, jak wspominał, też i spotykał się z burmistrzem Kolna, ale też nie tylko z burmistrzem, spotykał się z innymi samorządowcami. Pozytywnie bardzo odbieramy wizytę pana premiera, to świadczy, że ściana wschodnia, że województwo podlaskie jest w kręgu zainteresowań rządowych, jest w kręgu zainteresowań oczywiście parlamentarzystów z województwa podlaskiego. Są problemy, które tutaj nas nurtują, tak jak tu już niejednokrotnie była mowa i na dzisiejszym spotkaniu, trasa Białystok-Augustów w połączeniu drogi ekspresowej 2+2, ale są też inne problemy dotyczące tutaj bezpośrednio tego rejonu, tej części województwa i to dobrze prognozuje, myślę, na przyszłość te spotkania z samorządami, te przyjazne nastawienie premiera, jak jest przyjazne nastawienie premiera, należy też odczytywać, że jest przyjazne nastawienie rządu dla tych naszych działań, dla inwestycji. A każdy z samorządów ma tutaj jakieś swoje problemy, ma swoją koncepcję rozwojową, jedni w drogi, drudzy w kulturę, ale myślę, że wszystkich łączy jedno, chęć dogonienia tej dla nas średniej krajowej, a dla wszystkich dogonienia Europy w rozwoju. Spotkanie bardzo potrzebne, dlatego że samorządy przygotowują się do składania projektów, jeśli chodzi o program inwestycji strategicznych. Dzisiaj oprócz wystąpienia pana premiera i przedstawienia szeroko rozumianej koncepcji Polskiego Ładu na rzecz naszego państwa, rozmawialiśmy bardzo szczegółowo poprzez zadawanie pytań przez samorządy, jak należy składać i na co mogą liczyć. To jest bardzo istotne, dlatego że rzeczywiście, że samorządy stoją przed niebotyczną szansą, jeśli chodzi o pozyskanie środków, dlatego że tutaj mówimy o trzech możliwościach złożenia wniosku. Jeden, pierwszy wniosek ma nieograniczoną wartość kwotową, jeśli chodzi o złożenie takiego projektu. Drugi jest do 30 milionów i trzeci jest do 5 milionów. My też rozmawialiśmy w tym kontekście, żeby przede wszystkim samorządy skupiały się na tych inwestycjach, które są strategiczne i prorozwojowe, gospodarczo, ale też i dla mieszkańców, żeby to, co pan premier słusznie zwrócił uwagę, nie zawsze najważniejsza inwestycja to jest kino, czy być może jakieś ośrodki kulturalne, tylko przede wszystkim mieszkańcy muszą poczuć, że jest na nowo otwarcie się gospodarki, że mamy plan, jeśli chodzi o utrzymanie miejsc pracy, ale i tworzenie też nowych miejsc pracy. I tego typu spotkania są bardzo istotne, dlatego żeby móc dobrze zaplanować to, co chce się zrealizować w najbliższym czasie, tylko i wyłącznie dyskusja i rozmowa prowadzi do jakichś konstruktywnych wniosków. Po spotkaniu z samorządowcami w Kolnie premier Mateusz Morawiecki pojechał do Grajewa, by tam rozmawiać o inwestycjach lokalnych. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę reprezentacyjnej części rynku w Grajewie przeznaczono 4 miliony złotych. Szef rządu podczas wizyty w regionie odwiedził także gospodarstwo producenta i eksportera borówki amerykańskiej w Białousach koło Sokółki. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku w rolniczym handlu detalicznym, dopłaty do paliwa rolniczego, a także program powszechny
Społecznych Ubezpieczeń Rolniczych. To część rozwiązań dla rolnictwa, które zawiera rządowy program Polski Ład. Na trasie premiera znalazła się także stolica województwa. To właśnie w Białymstoku Mateusz Morawiecki miał okazję zapoznać się z efektami trwającej przebudowy Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki. Szef Rady Ministrów był bezpośrednio zaangażowany w starania o to, by wyczekiwany remont tej jednej z najważniejszych w regionie instytucji kultury mógł dojść do skutku. Zwieńczeniem wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w regionie był piknik rodzinny w Tykocinie. Były rozmowy o Polskim Ładzie i bieżących sprawach mieszkańców. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją. Cały tykociński rynek był wypełniony ludźmi. Na pikniku nie zabrakło regionalnych potraw, zabaw dla dzieci, były pokazy filmów 5D, konkursy z nagrodami. Na piknik zaprosili Artur Kosicki, marszałek województwa oraz Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina. Sylwia Grzeszczak, popularna wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, była gwiazdą koncertu charytatywnego Fundacji Naszpikowani, pomagającej osobom zmagającym się z nowotworami krwi. Ja dzisiaj nie będę nic opowiadał, chciałem na scenę zaprosić tutaj wszystkich naszych odbierców, którzy są. Jeżeli mogą do nas tutaj przyjść, to bardzo bym prosił. Pozdrowienia z Fundacji Naszpikowani. Witam. To jest zabieżące. Tak. 1/4 nie jest nasz podwieszny, ale tutaj mamy przykład osób, które chcę pokazać Państwu, że wszystko jest w stanie z każdej sytuacji być. Jeszcze jest bardzo świetny, chcielibyśmy Państwu pokazać, jak wygląda nasza praca na co dzień. To są nasi podwieszni, z którymi pracujemy i z którymi, mam nadzieję, nam się wszystko dobrze układa i wszystko idzie do przodu. Wydarzenie odbywające się w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej zostało wsparte przez województwo podlaskie, a jego uczestników w imieniu marszałka Artura Kosickiego powitał radny Sebastian Łukaszewicz. Zanim odczytam Państwu list skierowany do Państwa od marszałka województwa podlaskiego, powiem kilka słów od siebie. Rafała Dubieńko poznałem kilka lat temu, kiedy przyszedł do nas z prośbą, abyśmy wspierali fundację jako Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i zaraził nas tą dobrocią swoją, którą szerzy wśród Państwa i dzięki tak naprawdę głównie jemu i jego ludziom, którzy pracują w tej fundacji charytatywnie, jesteśmy tutaj wszyscy razem. Szanowny Pan Rafał Dubiejko, prezes Fundacji Naszpikowani wraz z gośćmi Gaja. Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zwrócić się do Państwa obecnych na koncercie charytatywnym Fundacji Naszpikowani. Pragnę przede wszystkim złożyć jej prezesowi i najbliższym współpracownikom najserdeczniejsze podziękowania za zapoczątkowaną przed kilkoma laty działalność charytatywną. Jestem pełen uznania dla szlachetnej misji, którą wypełnia Państwo organizacja. Istniejecie, by ratować życie i zdrowie chorych na nowotwory krwi i inne nowotwory. Niesiecie pomoc zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Ta działalność zasługuje ze wszechmiar na szacunek społeczeństwa i wszelkie wsparcie. Stara się go udzielać także Zarząd Województwa Podlaskiego. Dotychczas na inicjatywy organizowane przez Fundację Naszpikowani przekazaliśmy łączną kwotę 83 tysięcy złotych, by także w ten sposób uczestniczyć czynnie w niesieniu bezcennej pomocy osobom jej potrzebującym. Wyrazy głębokiej wdzięczności kieruję także do wszystkich Państwa, ludzi dobrej woli, za obecność na dzisiejszym koncercie i za szlachetny, prawdziwie ludzki gest dzielenia się z innymi. Życzę Państwu przyjemnego spędzenia czasu w miłej i pogodnej atmosferze oraz kontynuowania działalności dobroczynnej w kolejnych latach. Z poważaniem Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Województwa cyklicznie wspiera działalność fundacji. W ciągu kilku lat jej istnienia przekazał na projekty organizacji ponad 80 tysięcy złotych. Fundacja Naszpikowani działa od 2016 roku. Powstała, by ratować życie i zdrowie chorych na nowotwory krwi i inne nowotwory, nieść pomoc swoim podopiecznym, reprezentować ich na zewnątrz, zwłaszcza wobec instytucji zobowiązanych do leczenia i opieki. Fundacja szerzy ideę dawstwa szpiku, uczula ludzi na ważne aspekty zdrowotne, organizuje akcje dające wsparcie, radość i nadzieję.
Cały dochód z piątkowej gali zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym fundacji, których na chwilę obecną jest już 60. Zarząd województwa zdecydował o kolejnym zwiększeniu puli konkursu na dofinansowanie inwestycji wykorzystujących energię słoneczną, tym razem o prawie 38 milionów złotych. Dzięki zwiększonemu budżetowi konkursu dotacje na OZE trafią do mieszkańców aż 35 podlaskich gmin, w tym m.in. do Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Grajewa. Wchodzimy w nową perspektywę unijną, tak zwanego Zielonego Ładu, a co za tym idzie, będziemy musieli spełnić coraz więcej różnego rodzaju wskaźników dotyczących ochrony środowiska. To wymaga konkretnych działań dostosowujących nie tylko naszą gospodarkę, ale i codzienne życie do nowych standardów unijnych. Tym bardziej dbamy więc o to, aby wsparcie otrzymały wszystkie pozytywnie ocenione w konkursie projekty podlaskich samorządów. Cieszę się, że z dotacji na odnawialne źródła energii skorzystają także mieszkańcy Białegostoku, do których trafi prawie 1 400 000 złotych. Dotacje na panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkańców w łącznej wysokości 2 200 000 zł przyznano również gminom w ramach konkursu lokalnej grupy działania. W tych czterech gminach dzięki mniejszej emisji zanieczyszczeń poprawi się znacznie jakość powietrza, znacznie obniżą się również koszty utrzymania gospodarstw domowych. To wymierne korzyści, które na pewno odczują nasi mieszkańcy. Przyznane dotacje pochodzą z funduszy europejskich. Przez cztery lipcowe dni można było podziwiać różnorodność oraz bogactwo twórczości ludowej i folkowej, a mowa o Podlaskiej Oktawie Kultur, festiwalu, który do stolicy podlaskiego zawitał po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. W koncercie finałowym na białostockim rynku Kościuszki wzięło udział setki białostoczan i turystów odwiedzających miasto. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu województwa. Festiwal zorganizował Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, jednostka samorządu województwa podlaskiego.